Ostatnio prasa doniosła, że na lotnisku w Pekinie, w Chinach, pewna kobieta wypiła z gwinta butelkę koniaku, gdy chciano ją jej odebrać na bramce przed wejściem do samolotu. Niestety skutek był taki, że nie wpuszczono jej na pokład, gdyż była zbyt pijana. Teraz z samolotami trzeba uważać. Szczególnie nie polecałbym wkładać do walizek podróżnych cennej porcelany. Drogie samochody, wielkie wille, diamentowe kolie. Symboli luksusu jest wiele. Dziś opowiemy o jednym z nich. Ale na początek mały quiz. Jak myślicie, co jest droższe? Ten motorowy jacht, czy może ta niepozorna filiżanka? Odpowiedź prawidłowa to filiżanka. Choć ma zaledwie 7 cm średnicy i nie wygląda olśniewająco, chiński miliarder zapłacił za nią 36 milionów dolarów, czyli 112 milionów złotych. Pochodzi z dynastii Ming. Ma 500 lat i zrobiona jest oczywiście z porcelany. Dla porównania, nasz jacht kosztuje tylko 1 250 000 złotych, czyli za tę filiżankę można by ich kupić aż 90. Nie każdego stać na takie antyczne cacko, ale nawet gdybyście chcieli kupić sobie zwykłą porcelanową zastawę, to cena i tak może was zaskoczyć. To 7 tysięcy złotych. Dlaczego aż tyle? Żeby to sprawdzić, pojechaliśmy do Ćmielowa, gdzie produkuje się znaną na cały świat polską porcelanę. Choć tutejsza manufaktura wygląda niezbyt efektownie, to niech nie zmylą was pozory. Nie od dziś wiadomo, że brzydkie kaczątko tak naprawdę skrywa w sobie piękno. Choć ta szarobura masa nie przypomina porcelany, to właśnie z niej powstają kruche i delikatne filiżanki. Masa jest wkładana do formy, w której powstaje kształt. Proces ten jest na pół zmechanizowany. Gotowa forma filiżanki na taśmie wędruje w pierwsze ręce i w tym momencie kończy się automatyczna część produkcji. Od teraz wszystko w rękach tutejszych pracowników i to dosłownie. Najpierw wykańczają obrzeża filiżanki. No wkładam na takie gąbeczkę, delikatnie i obrzeże rantu musi być ładnie wykończone. Na tym etapie filiżanka jest krucha jak ciasteczko. Nasza reporterka nie wierzyła i postanowiła sama to sprawdzić. Skutek jest właśnie taki. Cóż, jak widać, mała filiżanka to wiele zachodu i nie każdy nadaje się do tej pracy. Teraz czas na zrobienie ucha, bo przecież za coś trzeba chwytać filiżankę. Jedynie co jest odlewane są uszka z maszyny, a reszta to jest praca ręczna. Nas właśnie pani, która właśnie czyści mi, a ja ścinam. Na tym stanowisku pracują 4 osoby, a w całej fabryce pracowników jest prawie 900. Najpierw nasze filiżanki czeka pierwsze suszenie, które potrwa kilka godzin. Później wypalanie. Surowa porcelana trafia do pieca, w którym panuje temperatura 1000 stopni Celsjusza. Naczynia spędzą w nim 48 godzin. Czas na najbardziej malowniczy etap produkcji, czyli zdobienie. Ta operacja wymaga niezwykłej precyzji i sprawnego oka. Te filiżanki, można powiedzieć, że są unikatowe. Każda z nich jest niepowtarzalna i wyjątkowa, ponieważ różnią się właśnie detalami. Każda jest unikalna. A czy wiecie, czym zdobi się porcelanowe zastawy? Filiżanki się maluje 12-procentowym złotem, błyszczącym. Nakłada się odpowiednią warstwę, prawda, na filiżankę. Niezbyt grubo, niezbyt cienko. W tym miejscu powiedzenie na wagę złota jest jak najbardziej prawdziwe. A ponieważ złoto jest drogie, aby malować takie wzory, trzeba mieć naprawdę wprawną rękę. Tutaj nic nie może się zmarnować. Reporterka de facto, Martyna, sprawdziła, czy nadawałaby się na dekoratorkę. Będzie malowała taką samą filiżankę jak pani Aneta, która zajmuje się tym profesjonalnie. W tym samym czasie pani Aneta, która jest fachowcem, będzie malowała tę samą filiżankę i porównamy później, jakie będą efekty. Pani Aneta już swoją filiżankę skończyła malować. Minęło gdzieś około 30 sekund. Ja jeszcze jestem cały czas daleko w polu, ale walczę. Martyna się nie poddaje, lecz z każdą sekundą jej szanse na stanie się profesjonalną dekoratorką filiżanek maleją. Troszeczkę wywinięty ten rant, jest ciężki. Walka zakończyła się po 20 minutach.
Jak myślicie, która filiżanka została ozdobiona przez naszą reporterkę? Cóż, chyba nie trudno zgadnąć. Czas na ostatni etap, czyli wypalanie wzorów. Potrwa 4 godziny. A efekt? Podsumujmy. Do zrobienia jednej porcelanowej filiżanki potrzebnych jest nawet 15 osób, bo praktycznie cały proces produkcji odbywa się ręcznie. Ponad 4 dni i dużo cierpliwości oraz talentu, którego niestety niektórzy nie mają.